Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 17. Jest dzisiaj ze mną wyjątkowy gość Światek, aka Świątek. A witam, witam. I przed nami kolejne spotkanie towarzyskie. Już graliśmy ze sobą nie jedno spotkanie, one zawsze były bardzo emocjonujące, więc mam nadzieję, że dzisiaj również to spotkanie przysporzy dużo, dużo emocji. Mam również taką nadzieję, naprawdę każde spotkanie, które rozgrywamy między sobą, no, kończy się nerwówką, tak więc mam nadzieję, że i tym razem tak będzie. Okej, zaczynamy, ale zanim zaczniemy, to oczywiście link do kanału Świadka macie w opisie, możecie tam wejść, polubić jego filmy oraz zasubskrybować jego kanał. Dobra, walka. Zawodnicy grający w dzisiejszym meczu zdają się być bardzo podekscytowani. Widzę, że już będzie ciężko. Tutaj Hiszpania ładnie się przebija. Chciał się przepchnąć, ale... Jest Mori, jest i Messi, patrz. Jest rakieta na prawej stronie. Jest rakieta. Kurde. Coś ten Messi nie działa. Chciałem zrobić fake shota, nie udało mi się nacisnąć drugiego przycisku do wykonania go. No, mało ważne. Dobra. Dobrze, masz rano. Jest. Aha, Aguero. Pięknie. Lekko opóźniony, ale to tylko lekko. Znowu Messi? Znowu rakieta, ale widzę, o, Alba ładnie tutaj go wyciągnął. Dobra. Oj, walczcie o tą piłkę, panowie. Wow! Ktoś mnie tu porobił, to ładnie. Ktoś mnie tu porobił i to pięknie, kurde, piruetem. Dobra, bierz piłkę. Dawaj, Mori, do przodu. A, nie dojdzie, dupa. No ale powiem ci, że żeś mnie tam ładnie tym, kurde, piruetem porobił. Czasem wychodzi, wiesz? A ja właśnie powiem ci, że w żadnej FIFA może nie tyle nie potrafiłem, a nawet nie próbowałem za bardzo plików robić. Może i to inaczej, nie że nie próbowałem robić, a jakoś tak to nazwijmy uczyć się ich. Więc nawet nie wiem, jak się większość z nich robi, dlatego... Ja tylko te podstawowe u mnie, także jakiś taki zaawansowany, to ci powiem szczerze też, bo ja zawsze gram z zespołami, które mają mniej niż 4 gwiazdek triku, więc tam za dużo też nie można porobić. Nie no, ja kiedyś raz, ale to w FIFA 14 próbowałem, ale to mi tak nie szło, że stwierdziłem, dobra, pierwszy to będę grał, starał się grać normalnie. Czasami mi w ogóle jakieś dziwne zagranie wyjdzie, jak zacznę się wkurzać i wciskać wszystkie przyciski, ale to wiadomo, nie? Na przykład wczoraj, dobra, dla przykładu graliśmy z Erwinem Ligą Polską, to tam zapomnij jakiekolwiek triku, to tam jest cud, jak ktoś kopnie w światło bramki, to już jest po prostu cud. Nie no, jeśli trafisz jakiegoś Brazylijczyka w składzie, to jeszcze coś ci tam porobi, bo tam jeszcze te 3-4 gwiazdki będzie miał, ale... Wow! No fajnie, faul. A idź pan. Ciur. No ale jakby nie było, jeszcze nie miałem żadnej okazji. 20 minuta, to już miałeś ładną. Sprawda, tam strzału chyba nie było, ale... Nie było. Ale mogłeś ładnie wyjść sobie, dobra. Dociśnięty. Dojdź, kokę. Dlaczego? Czemu ja podałem do bramkarza? Boże, nie do bramkarza, tylko do przeciwnika. Co ty się porobiło? To jest grane, halo, uciekaj Messi. Uciekaj Messi. Kurde, abym cię wyciągnął. Chcę się wypuścić. Ale szybki jest ten Messi, kurczę ci powiem, no. No, ma swą prędkość, aczkolwiek wolałbym na przykład Bale'a mieć zamiast... może nie zamiast Messi, chociaż nie, Messi gra z... Można powiedzieć na tej samej pozycji co Bale, więc w sumie... Jeśli chodzi o prędkość, to wolałbym na pewno Bale'a. Dobra. No i znowu Ramos, kurde, przejmuje tą piłkę, no. Paniaczek się widzę hiszpańskiej troszkę nauczył. Jak się przewiduje Messiego. Dobra. Dobra, pięknie. Postarajmy się może teraz. O, no okej. Okay. Chciałem prawą stroną, lewą stroną pójść, ale tak, no. Obronę masz dosyć dobrą, bo ciężko, kurde, przejść. No ja cię przecież tak samo się nie mogę przebić przez twoją, kurde, stanie taki Ramos i dupa. Ale podania i zgranie w ogóle to jest masakra u nich, widzę. Czemu tu? Miało iść kompletnie na drugą stronę. Górna piłka do Di Marii.
Dawaj Di Maria. No Di Maria, ty... Foku jeden. Co wy robicie? A, porowy, no, a tak, chyba jest rożny. Di Maria, powiem ci, że nawet u mnie grał w trybie kariery oczywiście, tam od drodze do sławy, bo dostałem go, tak to nazwijmy, w prezencie. O, proszę, jak ładnie. Ale to tak od czasu do czasu w ogóle grał. Ale tak samo miałem, bo ja grałem w drodze do sławy Arsenalem, nie? Aha. I no, jedną z największych gwiazd, takich, co naprawdę grają, bo Di Maria nie gra tam, dostałem go po prostu, no, gra mi go dała, tak to nazwijmy, jako rywala do pozycji. Ale no, Alexis Sanchez jest tam jedną z największych gwiazd generalnie, a w FIFA on nie gra po prostu nic. Wykorzystał mi tylko jedną okazję w jednym z ostatnich meczów. Tak przez cały sezon grał po prostu totalne dno. Podania praktycznie wszystkie podawał do przeciwników, strzały w ogóle 5 metrów koło bramki i tak dalej, nie? I dopiero, no, dosłownie ostatni strzał, tak to nazwijmy, go uratował. Czemu się jeszcze go tak puścili? No nie! Nie! Nie wierzę! Nie! Mi tu gadu gadu, a tu takie okazje lecą. No. Masakra. Czemu ta poprzeczka tam weszła? No już do ciula jasnego. Ajejku. Morata. Kurde, jeszcze podał do Messiego. Nie, prosto koło Pablo. Messiego. Dobrze rozejrzał się. No Pablo, panie sędzio. No był. Faul, rzut wolny. Był. Jak go wykorzystają? Kurde. Tylko kto tu jest dobry w rzutach wolnych? To jest dobre pytanie. Nie mam pojęcia, kolego. Dobra, spróbujemy. Tak to nie wyjdzie pewnie. Ale co tam? Wow, obok muru. Jakby poszło mocniej, to? Kto wie, nie? To byłoby ładnie. Wow, ale ładnie tutaj się Di Maria upłonił. Dobra, Di Maria. Oczywiście, znowu, jak nie Piqué, to Ramos, kurde. To jest dwóch obrońców, których po prostu, no... Ale patrz teraz. To jest... Higuain, jak zwykle, w reprezentacji strzały ma takie, że... Szkoda gadać w ogóle. Walka, kurde, dobra. Ale komu? Ale, halo. Miało iść kompletnie nie do drugą stronę do Messiego, a Messi był w ogóle gdzieś w środku, mało ważne. Dawaj do Mendy. Ładnie do Messiego. Messi, łamiesz to! Kurde, ale porobił zaraz. Łamiesz to! Ma miejsce, aby wrzucić w pole. Nie! He! Brawo! W końcu sędzia! Nie wierzę. Powiedział bezdyskusyjny. Pięknie. No, wszedł kolanem, wszedł. Jakby nie było. O! Nie, że to obroniłeś! Ja mam nadzieję, że to się nagrało. Jak to się nie nagrało, to... Nie! Naprawdę strzeliłem bramkarza! Chyba w nogi dostał, z tego co wiedziałem dobrze. Tak! Jakby to strzelił chociażby po ziemi, to już by wpadło, bo no, byłeś w powietrzu, także... No, z tego miejsca można strzelać! Na! Strzał z dupy, kurde, Bożeś się zatrzymał, Di Maria, nie wiem czemu. O Boże, no nie wierzę, że karnego nie wykorzystałem. To jest impossible. No, jeszcze tutaj piłkę tracę co chwilę. Nie wierzę w to. Kuźwa, taką sytuację mieć i nie wykorzystać. Dojdź. Dobra. No, faulowany znowu, okej. Ale emocje. Ja pierdzielę, no jak można karnego nie wykorzystać? No, uczyłem się je strzelać, to jeszcze teraz nie mogę ich wykorzystać. No. Bronią mi wszystko, kurde. Jak było blisko teraz, kurde. No, jak zwykle, kurde, mój obrońca nie potrafi... Boże, obrońca, no napastnik nie potrafi doskoczyć do piłki. No jak tam taka wieża doskoczyła, to co się dziwisz, no? Pierdziele, no masakra. Nie potrafię w ogóle właśnie w powietrzu walczyć, w żadnej FIFA. Praktycznie nigdy nie wygrywałem żadnych pojedynków główkowych. No, dwa razy przez zawodnika próbujesz podać. A trzecim razem, kurde, w powietrze. Ja rypię. Walka. Inwo, a nie walka. No, nawet nie próbował teraz tutaj, kurde. O!
Co będzie? Nie! Yes. Nie! Nie wierzę, że on to przeskoczył zamiast... Nie! Paranoja! Paranoja! Uoooo! Czerwona! Będzie kartka na pewno, ale nie wiem jakiego koloru, zobaczymy. Czerwona! A nie, jednak nie. Ale tu mogła być spokojnie czerwona. Podniósł nogi i zaatakował go w powietrzu, jak był. Spokojnie mógł dać czerwoną. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Dojdźcie, co tu Piqué robił? Dlaczego Piqué porobił obrońców? Nie mamy w tym meczu bramek, ale nie dlatego, że nikt nie strzelił. Ale ile okazji mamy w tym meczu, nie? Raz jedna, raz druga, tak na przemian. Sporo jest, ale... Ja... No nic nie może po prostu wpaść. Jazda, przód. Wspaniale przechwycił. Aj, Carvajal tu broni, kurde, dobrze. Prostopadle, udanie. Dobra. To nie było najszczęśliwsze zwarcie. Pięknie. Ale sędzia puścił między nogami piłkę. I teraz będzie... Bardzo ciepło. No, zupełnie jakby byli na treningu, podają piłkę między sobą. No, kurde! Di Maria! Nie! Silva. Kolejny. Chciałem, kurde, tuż przed piłką wejść, ale się nie udało. Dojdź do koszty. Dojdź do niego. No, jaki faul! Sędzia zastosował przywilej korzyści. Kurde, też... No teraz nie było nic! Nie wierzę. Ja już nawet nie biegłem, bo myślałem, że będzie faul, kurde, bo możemy wszedł przecież w nogi prosto. No, dobra, rożny chociaż. Nie no, ja nie wierzę, co tu się dzisiaj dzieje na tej FIFA. No, tutaj dostałem żółtą za tamtą ślizg na środku boiska. Sędzia początkowo puścił grę, ale pamiętał o tym faulu. Tak, i ta żółta karta... Aj! Decha idealnie z głowy. Tak, podanie idealne. Strata, co zrobi przeciwnik? No i dobry zwód, zostawił... Dojdź, dawaj Mori. Tak, podanie też no, piękne. Sztuka dla sztuki i strata piłki. Okej. Kurde, pod nogami. No nie! Dojdź! Dobra. A jakby to przeszło. Dawaj! Aj, se wypuściłeś to Messi. Dobra. Dawaj! Walcz! Aguero! No Aguero jest w ogóle niewidoczny. Atak Argentyny. Nie rób mi tak. Fuck! No! Nie! Ja już to w bramce widziałem. Ja nie wierzę w takie rzeczy. Kurde, strzeliłem idealnie po prostu w bramkarza. Tu gdzie stał, tam dostał po prostu piłkę. Haj, czemu? Gońcie go! Panie sędzio! Pokazuje grać dalej. No, wejdź Messi! Kurde, tym swoim drobnym ciałem, nie oszukujmy się, kurde, bo jest mały. I z większości zapewne zawodników nie przepchniesz, chociaż... Kto to wie, dobra, jest Di Maria. A ty widzę, tutaj ładnie obroną grasz, dosyć schowaną. Staram się, ale... A, dobra. Wywalczony rzut z autu. No, nie! Nie zgadzam się na to! Halo, panie sędzio! Nie idę na taki układ. Silva, biegnij, Silva! Walka! No nie! Nie! Yes! Nie! Co zrobił Silva, to ja nie mam pytań. Aż nie wierzę, całe boisko przebiegłeś. Ja rypię! Co tu się wydarzyło? Też tam niepotrzebnie w ślizg robiłem tuż przed 16. Jakbym tam został na nogach, może bym to odebrał, ale... No! Nie Maria, kurde! No, może być groźnie. No nie wierzę w to! No, uderz to! Tak! Tak! Kurde! Jak to weszło? Taka szmata. Uderzenie w ogóle spod spódnicy między nogami, nie wierzę. Nie wierzę w to, że to między nogami przeszło. Skubany, no.
Ale u nas tak zazwyczaj było, że jak nie wydarzało się, nie zdarzało się nic przez cały mecz, to pod koniec padały takie bramki. O, jeszcze kurde po Ramosie, że masakra. A żebym kurde głos stracił, bo jak krzyczałem, to jak dziewczynka. Ej, pilnujcie go. Dawaj. No, Higuain! Co do Messiego, kurde, jego mać miałeś podać. Nie wierzę w to. Daj jeszcze. Dawaj, dawaj. Silva nie puszczaj nawet, bo kurde, Silva jak mi znowu wyleci za plecy, to go nie zatrzymam do następnego meczu, nie? O, o, o. Kurde, za szeroko stoją. Dobra, dobra, uciekamy. Uciekamy. Kurde! No i gdybyś mnie tam nie przytrzymał zawodnikiem, to bym dobiegł, ale... Umiejętnie jeszcze przytrzymał za koszulkę. No nie tu! Kurde! Halo! Czekaj, bo moi teraz z pomocy idą. A, nic z tego nie wyszło. Dobra, 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 dobra. No! Koniec meczu. Ja rypię. Ale emocje. O, ten mój gol, to ja nie mam nawet pytać, jak on wpadł. Twój, no w przepięknym stylu, żeś zrobił pół boiska z piłką i ładowałeś się po prostu do bramki. Jeszcze karny mój niewykorzystany. Masakra. W tym meczu było wszystko, tak? Dosłownie. Wszystko, co mogło być. Tak więc, moi kochani, dziękuję wam za uwagę. Aha, no bo... tak, ja wnoszę puchar. A tak, bo myśmy już kiedyś grali ze sobą, dokładnie. A także oczywiście gratulacje za zdobycie pucharu. Jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o kanale Świadka, do którego macie link w opisie. No i cóż, dzięki za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos! Na razie.